Cześć, witajcie dziś w Hashit Akademia kolejny odcinek edukacyjny. Pokażę wam dzisiaj transakcje, w jaki sposób są skonstruowane i jak mniej więcej poruszać się na blockchainie, tak żeby można było zweryfikować przepływ naszych Bitcoinów. Jeśli was to interesuje, zapraszam. Dzisiaj skupimy się na tym, w jaki sposób nasz portfel konstruuje transakcje. Transakcje, tak jak mówiliśmy wcześniej, zawarte są w blokach. Tutaj mamy Explorer, tutaj jest blockchain. I tutaj są pokazane kolejno wszystkie bloki, które zostały wykopane. Tra transakcje znajdują się w tych właśnie blokach. Jak wejdziemy sobie w ten ostatni blok, to tutaj zawarte są Wszystkie transakcje, które miały miejsce w ostatnich 10 minutach. I tutaj, jak widzicie, transakcje są zbudowane w różny, w różny sposób. Transakcje mają wejścia, tutaj to, co jest po lewej stronie, i mają wyjścia. I niektóre transakcje. Mają jedno wyjście, wejście i wiele wyjść. Ale generalnie zasada jest taka, że każda transakcja musi mieć przynajmniej jedno wejście i przynajmniej jedno e, wyjście. I teraz dlaczego, dlaczego tak jest? Dlaczego nasza transakcja e, bardzo często. E, jest tak skomplikowana. Wiem, że dużo osób często do mnie pisze. I mówi, słuchaj, ja wysłałam bitcoiny gdzieś, gdzieś tam, gdzieś tam, a na blockchainie wysłałam to na jeden adres czyś, a na blockchainie jest to pokazane tak, jakbym wysłała to do kilku, do kilku osób. Ja przecież zrobiłam jedną transakcję. Zaraz wam wyjaśnię, jak to, jak to jest. To jest nasza transakcja. Model transakcji e, przy Bitcoinie e, to jest model e, UTXOs. Każda transakcja zbudowana jest z UTXOs, Unspent Transactions Outputs. Każda transakcja, czyli nasz portfel, konstruując e, transakcję, łączy się z blockchainem, tak jak mówiliśmy wcześniej, i ustala nasz balans na podstawie e, niewydanych wyjść. Które są zawarte y, na blockchainie, czyli musi y, połączyć się z blockchainem, z najbliższym nodem, i sprawdzić, które części Bitcoina y, należą do nas bez znaczenia, kiedy, y, kiedy otrzymaliśmy jakieś Bitcoiny, czyli powiedzmy, na nasz balans mamy na przykład na naszym balansie, na naszym portfelu, nasz balans to jest jeden Bitcoin. A ten jeden bitcoin e, należy do nas, do nasz naszego portfela, dlatego że e, na przykład dostaliśmy pół bitcoina od, e, od mamy. 0,3 od brata. I 0,2 od siostry na przykład. Czyli w sumie nasz balans, w momencie jak nasz portfel łączy się z Nodem, potrafi znaleźć i rozpoznać, dzięki temu, że ma nasze klucze prywatne, znajduje tak zwane UTXOs. To są UTXOs, które nasz, należą do naszego, naszego portfela. I dzięki temu widzimy balans 1 bitcoin. I teraz musimy e, z tego balansu, e, potrzebujemy wysłać e, na przykład 0,1 0,1 bitcoina, e, musimy opłacić rachunek za prąd na przykład. I ten model UTXO w Bitcoinie jest zbudowany w ten sposób, że przy każdej transakcji z portfela musi wyjść wszystko. Czyli stąd wysyłamy 0,1 gdzieś tam do elektrowni, a resztę, na przykład 0,1 nasz portfel wysyła z tego UTXO, a resztę. 0,4, 0,3 i powiedzmy 0,2, wysyła z portfela na nowy, wygenerowany y, adres tego naszego portfela, czyli reszta trafia na nasz. Portfel na różne adresy, ale wygenerowane przez nasz portfel. I to są nasze Unspent Transactions Output. Czyli to jest nasza e, reszta. 0,1 poszło gdzieś tam, e, a to jest nasza reszta. I teraz. Jak będziemy konstruować kolejną transakcję, to znowu mamy na portfelu 09 w tej chwili wejścia mamy tutaj. Czyli na nasz balans składają się te UTXOs, i teraz przy tej transakcji znowu wysyłamy, kupujemy sobie na przykład, idziemy po zakupy i wydajemy e, gdzieś tam w sklepie ściuchami e, 03 bitcoina. A reszta znowu trafia na nasz portfel. E, generuje się jakiś adres, i 0,6 trafia na portfel. I to może być w tych UTXOs, a może portfel tak skonstruować to wszystko, że to jakoś połączy 0,4, 0,2. Znowu I, i do nas trafia powiedzmy 0,4. I to są nasze, nasza reszta. Na oddzielnych adresach, ale znowu do tych adresów mamy swoje klucze prywatne. I to są nasze UTXOs. I tak naprawdę, w zależności od portfela, to portfel konstruuje te transakcje. I ilość tych wejść i ilość wyjść konstruuje portfel. Jeżeli tych wyjść i wejść jest dużo, wtedy waga transakcji jest większa, bo płacimy za za bajt przy wysyłaniu transakcji i wtedy opłaty transakcyjne mogą być oczywiście większe. I teraz dochodzimy do opłat transakcyjnych. Te wejścia, czyli lewa strona, równa się to plus opłata transakcyjna, czyli stąd górnik, w zależności od wielkości transakcji, zabiera sobie jeszcze opłatę transakcyjną i resztę wrzuca nam na portfel, czyli ta strona zawsze jest pomniejszona o opłatę transakcyjną, która idzie do, do górników. Tak wygląda właśnie model UTXOs. I jeżeli na przykład mamy, nie wiem, my na przykład z Bitclubu, jak dostajemy wypłatę, to w jednej transakcji jest bardzo dużo wyjść, bo w jednej transakcji Bitclub konstruuje transakcję tak, że z wielu powiedzmy wyjść, wejść, bo bitcoiny są gdzieś tam wykopane. Prawda, one są w takich kwotach po 12,5 Bitcoina bardzo często te wejścia. Czyli transakcja składa się na przykład tam z 30 Bitcoinów z 20-30 i wejścia są na przykład w wielkości po tam 12,5 Bitcoina, tak jak są kopane czy tam po 13. a wyjść może być nawet około, nie wiem, 50, zależy ile osób wypłaca pieniądze z BitClubu. Czyli w jednej transakcji mamy wejścia i mamy wyjścia, czyli jedną transakcją załatwiają wypłatę dla, nie wiem, 50 osób na przykład. I to wszystko jest w jednej transakcji i płacą jedną, w jednej transakcji płacą FI. Jeszcze teraz pokażę Wam na blockchainie. Zobaczcie, weźmiemy sobie na przykład taką tą o tą, tą transakcję, prawda? Jedno wejście i dwa wyjścia. I teraz jak wejdziemy sobie w tą transakcję, to ta transakcja wygląda tak, czyli ktoś z tego portfela przelał sobie, zrobił sobie traf, tra, transfer na swój portfel, ale na dwa adresy. Unspent i unspent mamy i teraz to wejście jest równe wyjściu plus opłata transakcyjna jak sobie to o to dodacie do tego to wychodzi to co było tutaj dokładnie weźmiemy inną inną transakcję o tu jest na przykład taka transakcja to jest wejście 0,01 bitcoina, i tu są dwa wyjścia. Czyli wchodzimy w tą transakcję. Unspent to jest reszta, która weszła na portfel tej osoby. To jest unspent, niewydana, wróciła na portfel, tylko na inny adres. A to jest e, wydane wyjście, spent. E, to była kwota, która gdzieś była wysłana. Do kogoś. I teraz to wszystko, suma tego i to wszystko plus opłata transakcyjna, tu jest opłata transakcyjna, równa się to, co tutaj stąd wyszło. To jest jeszcze niepopotwierdzane, wszystko, bo to nowy blok. O, tu na przykład jest taka transakcja o dużej wadze. To jest wejście, prawda? Czyli tu to był balans portfela. Wejście i zostało wysłane 0, to było 0207, coś tam, i zostało wysłane 0207 na różne portfele. Tak została skonstruowana transakcja to zostało wydane, czyli wszystko zostało wysłane albo do jednej osoby, albo tak była skonstruowana transakcja, że do różnych osób. Tego nie jesteśmy w stanie stwierdzić. Także tutaj w tym aspekcie Bitcoin jest anonimowy, ponieważ o te wyjścia mogły należeć do różnych osób, te adresy, ale równie dobrze mogły należeć do jednej osoby. Tego nie wiemy. czyli to wszystko jak sumujemy te wszystkie wyjścia i dodamy do tego opłatę transakcyjną to wyjdzie nam dokładnie to balans portfela. I w tym wypadku wszystko zostało wydane, spent i na balansie na tym portfelu, do którego należy ten adres, w tej chwili mamy 0. Jak wejdziemy na ten portfel, to mamy dokładnie zero, bo wszystko zostało wydane tutaj w tej transakcji. Także tak wygląda model UTXO i tak wyglądają transakcje w Bitcoinie. Także w takim sensie Bitcoin jest anonimowy, ponieważ nie wiemy do kogo należą te wszystkie adresy. Ten unspent należą do tej osoby, która to wysyłała, ale te spent nie wiemy, czy to było wysyłane do jednej osoby, czy do kilku osób. O tutaj, o to, to jest reszta, unspent. Także tyle na dzisiaj, trzymajcie się, hej!